Wydawnictwo Supernowa. Fonopolis. Andrzej Sapkowski. Boży Bojownicy. Świat sni, panowie, ostatnimi czasy wziął się nami zwiększył, a i zmalał zarazem. Śmiejecie się, że niby bzdury plotę, że jedno drugiemu przeczy. To wnet wam dowiodę, że bynajmniej. Wyjrzyjcie, waszmościowie, oknem. Cóż to widzicie z niego? Na cóż widok się roztacza? Na stodółkę odpowiecie zgodnie z prawdą i na wychodek za nią. A cóż dalej jest, spytam, tam za wychodkiem? Owóż baczcie, że jeśli spytam dziewki z piwem do nas śpieszącej, odrzeczę, że za wychodkiem jest rżysko, za rżyskiem jachymowa zagroda, za zagrodą smolarnia, a dalej to już chyba kozolupa mała. A zapytam karczmarza naszego, ten więcej światłym będąc doda, że to nie koniec wcale, że jest za małą kozołupą także wielka kozołupa, za nimi osada kocmyrów, za kocmyrowem wieś Łazy, za Łazami Goszcz, a za Goszczem ho, 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 to już chyba Twardogóra będzie. Ale baczcie, że im co uczeniejszego spytam człeka, jako was dla przykładu, tym dalej od stodółki naszej, wychodka naszego i obydwu kozołup odbierzym. Bo bardziej światłemu rozumowi wiadomo, że się na Twardogórze świat również nie kończy. Że dalej są Oleśnica, Brzeg, Niemodlin, Nysa, Głupczyce, Opawa, Nowy Jiczyn, Tręczyn, Nitra, Ostrzychom, Buda, Belgrad, Raguza, Janina, Korynt, Kreta, Aleksandria, Kair, Memfis, Ptolemais, Teby. Ha? I co? Nie rośnie świat? Nie coraz większy nam się stawa? A wżdy i to nie koniec jeszcze. Idąc za Teby w górę Nilu, który jako rzeka Gichon ze źródła w ziemskim raju wypływa, dojdziemy wszak do ziemi Etiopów, za którymi, jak wiadomo, jest Nubia pustynna, jest kraj Kusz gorący, Ofir złotodajny i cała niezmierzona Afryka Terra Ubisunt Leones. A dalej ocean, który całą ziemię opływa. Ale i na oceanie owym są przecie wyspy, jako to Kataj, Taprobane, Braginę, Oksidrate, Gnosofę i Cipangu, kędy klimat cudownie urodzajny, a klejnoty górami leżą. No, piszą o tym uczony Hugon od świętego Wiktora i Piotr Dailly, jako i imć pan Jean de Mandeville, któren własnymi oczyma cuda te oglądał. Tak tedy udowodniliśmy, że w ciągu tych paru minionych stuleci świat zwiększył się nam istotną miarą. W pewnym sensie ma się rozumieć. Bo jeśli nawet materii samej światu nie przybyło, to nowych nazw przybyło mu na pewno. Jakżeż z tym, pytacie, pogodzić twierdzenie, że świat nam zmalał? A, już mówię i wywodzę. Upraszam tylko wprzód, by nie drwić i nie dogadywać, bo to, co rzeknę, to nie mojej fantazji będą produkty, ale wiedza z ksiąg zaczerpnięta. A z ksiąg drwić nie godzi się. W końcu, by powstały, ktoś okrutnie musiał się napracować. Jak wiadomo, nasz świat jest to lądu z płachetek. Formy niby naleśnik krągłej, środek swój w Jeruzalem mający, zewsząd oceanem otoczony. Na okcydensie kraniec ziemi stanowią Kalpa i Abyla, słupy herkulesowe i cieśnina Gades między nimi. Na południu, jak to dopiero co wywiodłem, rozpościera się ocean za Afryką. Na południowym wschodzie kończą ląd stały podległa księdzu Janowi India Inferior, tudzież ziemie Goga i Magoga. W septentrionalnej świata stronie ostatnim ziemi skrawkiem jest Ultima Thule,
Tam zaś, ubi oriens jungitur aquiloni, leży ziemia Mogal, czyli Tartaria. Na wschodzie natomiast świat kończy się na Kaukazie, kawałek za Kijowem. Tak, a teraz dochodzimy do rzeczy sedna. Znaczy się do Portugalczyków. A konkretnie do infanta Henryka Książęcia Wizeu, syna króla Jana. Portugalia skryć się tego nie da. Królestwo nie za wielkie. Infant, króla synem dopiero trzecim w kolejce. Nie dziwota tedy, że ze swej siedziby w Sagres częściej i z większą nadzieją na morze niż ku Lizbonie spoglądał. Skrzyknął do Sagres astronomów i kartografów, mądrych Żydów, żeglarzy i kapitanów, majstrów szkutników i zaczęło się. W roku pańskim 1418 dotarł kapitan João Gonçalves Zarco do wysp znanych jako Insulas Canarias, kanaryjskie. Nazwa stąd, że psów tam mnogość stwierdzono nadzwyczajną. Wnet potem, w 1420, tenże Gonçalves Zarco wraz z Tristanem Vaz Teixeirą dopłynęli do wyspy ochrzczonej Madeirą. W 1427 dotarły karawele Diego de Silves do wysp, które nazwano Azorami. Skąd nazwa? Diego, jeno i Bogu wiadomo. Kilka lat zaledwie temu, w 1434, opłynął kolejny Portugalczyk, Gilleanes, przylądek Boiador. A wieść niesie, że następne już szykuje przedsięwzięcia infant Dom Henrique, którego już niektórzy żeglarzy El Navegador nazywać poczynają. O, iście w podziwie mam onych morze pławców i w estymie trzymam ich wielkiej. Nieustraszeni są to ludzie. Wszak horror to na ocean się zapuszczać pod żaglami. Toż tam skwały i sztormy, skały podwodne, góry magnetyczne, morza wrzące i klejkie cięgiem. Jeśli nie wiry, to turbulencje, a jeśli nie turbulencje, to prądy. Od potworów aż się roi i pełno tam smoków wodnych, serpensów morskich, trytonów, hipokampów, syrenów, delfinów i płastuk. Roją się w morzu Sangwisuke, polipi, oktopi, lokuste, kankri, pistriksi różne, et huiximilia. A najstraszniejsze na końcu, bo tam, gdzie kończy się ocean za krawędzią, zaczyna się piekło. A tak? A czemu, myślicie, słońce zachodzące jest takie czerwone? Otóż dlatego, że przegląda się w piekielnych ogniach. Po całym oceanie rozsiane zaś są dziury. Gdy karawelą na taką dziurę niebacznie napłynąć, wprost do piekła się spada. Na łeb, na szyję, z korabiem i ze wszystkim. No, takim to widać obrazem zostało stworzone, by nie dać człeku śmiertelnemu po morzach pływać. Piekło karą dla tych, co zakazy łamią. Ale jak znam życie, Portugalczyków to nie powstrzyma, albowiem navigare necesse est, a za horyzontem są wyspy i lądy, które trzeba odkryć. Trzeba nanieść na mapy daleką Taprobanę, opisać w Roteirus drogę do tajemniczego Cipangu, oznaczyć na portolanach Insole Fortunate, wyspy szczęśliwe. Trzeba płynąć dalej, szlakiem świętego Brendana, szlakiem marzeń ku i Brazilku niewiadomemu, po to, by niewiadome uczynić wiadomym i znanym. I oto kwoterat demonstrandum, maleje nam i kurczy się świat. Bo jeszcze trochę, a wszystko już znajdzie się na mapach, na portolanach i w Roteirus. I nagle wszędzie zrobi się blisko. Maleje nam świat i ubożeje jeszcze o jedno, o legendy. Im dalej żeglują portugalskie karawele, im więcej wysp odkrytych i nazwanych, tym legend robi się mniej.
Co i róż jakaś rozwiewa się niby dym. Coraz to o kolejne marzenie jesteśmy ubożsi. A gdy umiera marzenie, ciemność wypełnia miejsce przez nie osierocone. W ciemności zaś, zwłaszcza gdy do tego jeszcze rozum uśnie, zaraz budzą się potwory. Że co? Że już ktoś to powiedział? Panie dobry, a czy jest coś takiego, czego już ktoś kiedyś nie powiedział? Ależ mi w gardle zaschło. Czy piwem pytacie nie pogardzę? Nie, z pewnością nie. Co mówicie, pobożny bracie od świętego Dominika? Aha, że czas przestać pleść nie na temat i do opowieści powrócić. Do Reinevana, Szaleja, Samsona i innych. Prawiście, bracie, czas. No, powracam wtedy. Powracam. Rok nastał pański 1427. Pamiętacie, co przyniósł? No, a jakże? Nie da się zapomnieć, ale przypomnę, wiosną wączas, w marcu bodajże, na pewno przed Wielkanocą, ogłosił papież Marcin V bullę Salvatoris Omnium, w której konieczność kolejnej krucjaty przeciw Czechom kacerzom proklamował. W miejsce Jordana Orsiniego, który leciwy był i haniebnie nieudolny, obwołał papa Marcin kardynałem i legatem Alaterę Henryka Beauforta, biskupa Winchesteru, brata przyrodniego króla Anglii. Beaufort aktywnie bardzo sprawy się ujął, a jakże, wnet krucjatę postanowiono, która mieczem i ogniem husyckich apostatów pokarać miała. Wyprawę pieczołowicie przygotowano. Pieniądze, rzecz w wojnie pierwszorzędną, skrzętnie zgromadzono. Tym razem dziw nad dziwy, nikt grosiwa tego nie rozkradł. Jedni kronikarze mniemają, że krzyżowcy zrobili się uczciwsi, inni, że po prostu pilnowano lepiej. Wodzem głównym krucjaty obwołał sejm frankfurcki Ottona von Ziegenhaina, arcybiskupa Treviru. Wezwano, kogo się dało, pod broń i krzyżowe znaki i wnet stanęły w gotowości armie. Stawił się z wojskiem Fryderyk Hohenzollern, starszy elektor brandenburski. Stanęły pod bronią Bawary pod księciem Henrykiem Bogatym. Stanął Felsgraf Jan z Neumarktu i brat jego Felsgraf Otto z Mosbachu. Przybył na punkt zborny małoletni Fryderyk Wettyn, syn złożonego niemocą Fryderyka Walecznego, elektora Saksonii. Przybyli każdy z hufem silnym, Raban von Helmstedt, biskup Szpejeru, Anselm von Neningen, biskup Augsburga, Fryderyk von Aufsen, biskup Bambergu, Jan von Brunn, biskup Würzburga, Depold de Rougemont, arcybiskup Besançon, przybyli zbrojni ze Szwabii, Hesji, Turyngii i z północnych miast Hanzy. Krucjata ruszyła z początkiem lipca, w tygodniu po Piotrze i Pawle, przeszła granicę i pociągnęła w głąb Czech drogę swą trupami i pożarami znacząc. W środę, przed Jakubem, krzyżowcy, wzmocnieni siłami katolickiego czeskiego Landfrydu, stanęli pod Strzybrem, na którym siedział husycki pan Przybik de Klenowe i gród oblegli z ciężkich bombard, bardzo przykro go ostrzeliwując. Pan Przybik trzymał się jednak dzielnie i poddawać nie myślał. Oblężenie trwało, czas uciekał. Niecierpliwił się kurfirst brandenburski Fryderyk. Toż to krucjata, wołał. Radził bez zwłoki iść dalej, atakować Pragę. Praga, wołał, to kaput regni. Kto ma Pragę, ten ma Czechy. Gorące, skwarne było lato roku 1427. A co pytacie na to, Boży bojownicy? Co Praga pytać? Praga śmierdziała krwią.